Artyleria przeciwlotnicza. Po raz pierwszy w historii wojskowości została użyta w roku 1870, gdy armia pruska podczas oblężenia Paryża niszczyła francuskie balony obserwacyjne, wykorzystując do tego 37-mm armaty zainstalowane na wozach ciągniętych przez konie. Widoczne z daleka balony obserwacyjne, a następnie napędzane silnikami olbrzymie sterowce, były przez lata celem artylerii przeciwlotniczej. W pierwszych samolotach wojskowi nie dostrzegali militarnego potencjału, ani tym bardziej zagrożenia. Początkowe próby użycia lotnictwa do rozpoznania i bombardowań wskazywały na małe możliwości delikatnych maszyn, które można było zestrzelić przy użyciu broni ręcznej. Sytuacji nie zmieniły nawet pierwsze niemieckie bombardowania, jak to w Lineville 3 sierpnia 1914 roku, w dniu, w którym Niemcy wypowiedziały wojnę Francji, czy zbombardowanie Paryża 30 sierpnia tego samego roku. Nalotu na Paryż dokonał jeden niemiecki samolot Taube, którego załoga zrzuciła na miasto 5 3-kilogramowych bomb, z których część nie wybuchła. Taki nalot w 3-milionowym Paryżu mógł wzbudzić wśród ludności bardziej sensację niż strach. Jak wspominał francuski historyk Jules Poirier, Paryżanie przyjęli ten napad niemal jak rozrywkę. Obronę przed tą mało skuteczną wówczas bronią zapewnić miały nieliczne armaty do zwalczania balonów oraz zwykła artyleria. Przed I wojną światową w arsenałach największych armii europejskich uzbrojenie przeciwlotnicze praktycznie nie występowało. Jednak rozwój techniki szybko to zmienił. Ataki bombowe sterowców i rosnące niebezpieczeństwo ze strony samolotów spowodowały konieczność stworzenia odpowiednich środków obrony. W 1914 roku armie wszystkich państw europejskich dysponowały łącznie kilkudziesięcioma armatami do zwalczania celów powietrznych. Po zakończeniu Wielkiej Wojny było ich już kilka tysięcy, ale wniosków z tych doświadczeń nie wyciągnięto. Po I wojnie światowej w ramach redukcji sił zbrojnych rozwiązano większość obrony przeciwlotniczej, uznając, że nie będzie już potrzebna. Niestety wstrzymano również rozwój tego rodzaju broni. W latach 20. następował coraz większy rozdźwięk pomiędzy szybko rozwijającym się lotnictwem a środkami obrony przed nim. Podczas gdy kraje wiodące w rozwoju techniki lotniczej mniej więcej co 5 lat wymieniały samoloty na coraz doskonalsze konstrukcje, do obrony przed nimi służyła wciąż ta sama broń z okresu I wojny światowej. Refleksja przyszła po kilku latach, kiedy coraz bardziej stawało się jasne, że o losach przyszłej wojny zadecyduje przewaga w powietrzu. Największy wpływ na rozwój militarnego zastosowania lotnictwa miała praca włoskiego generała Giulio Duetta pod tytułem Panowanie w powietrzu, w której przedstawił teorię utworzenia trzeciego, poza wojskami lądowymi i marynarką wojenną, rodzaju sił zbrojnych – lotnictwa. Jego zadaniem miało być wywalczenie panowania w powietrzu dającego pełną swobodę w niszczeniu sił przeciwnika na polu walki oraz jego infrastruktury i przemysłu, odbierając mu możliwość prowadzenia wojny. Te podstawy wojny powietrznej są aktualne do dziś. Choć w 1921 roku koncepcja zrównania królujących na morzach pancerników i milionowych armii lądowych z raczkującym lotnictwem wydawała się prowokacją. Niemcy dostrzegali w lotnictwie potencjał idealnie wpisujący się w koncepcję wojny błyskawicznej. I pomimo narzuconego po I wojnie światowej traktatem wersalskim zakazu posiadania tego typu broni, w tajemnicy pracowali nad jej rozwojem. W latach 30. coraz doskonalsze technicznie lotnictwo zaczęło odgrywać istotną rolę i to zarówno w wymiarze taktycznym, jak i strategicznym. W ciągu zaledwie dekady szybkość, prędkość wznoszenia oraz zasięg samolotów bojowych wzrosły ponad dwukrotnie. W przypadku większości państw europejskich oznaczało to, że nawet obiekty znacznie oddalone od terenu działań wojennych przestały już być bezpieczne.
Obrona przeciwlotnicza była zmuszona do ochrony wielu obszarów, co wymagało posiadania dużej liczby kosztownej broni nowego typu. Najlepszym środkiem obrony był oczywiście samolot myśliwski, ale na ziemi uzupełniać go musiała artyleria przeciwlotnicza. Pojawienie się samolotów szturmowych, bombowców nurkujących i nowych typów myśliwców spowodowało konieczność zmodernizowania obrony przeciwlotniczej, służącej do bezpośredniej ochrony wojsk oraz infrastruktury. Wnioski te wynikały między innymi z analiz wojny domowej w Hiszpanii, rozpoczętej w 1936 roku. To właśnie tam niemiecki Legion Condor testował wykorzystanie lotnictwa do celów szturmowych oraz nowe sposoby bombardowania. Piloci obu stron często atakowali wroga z niskiego pułapu, zaskakując obronę przeciwlotniczą. Loty na bardzo małej wysokości nie były pomysłem nowym. Jednak w Hiszpanii zaczęto je powszechnie stosować do obrony przed ogniem z ziemi. Taki lot trudno było odpowiednio wcześnie zauważyć. W dodatku obronę przed samolotami atakującymi z niskiego pułapu zapewniały jedynie karabiny maszynowe. Na uzbrojenie zaczęto wprowadzać artylerię małych i średnich kalibrów. Lekka broń o dużej szybkostrzelności przeznaczona była do zwalczania celów lecących blisko, szybko i na małej wysokości. Górnego pułapu broniła natomiast artyleria o dużych kalibrach i dużej donośności, przeznaczona do zwalczania wysoko lecących samolotów, w tym bombowców. Potrzebna była broń zdolna do szybkiego naprowadzania i podążania za celem, zapewniająca dużą siłę ognia i możliwość zniszczenia celu jak najmniejszą liczbą trafień. Dlatego główną rolę w obronie wojsk i obiektów na niskim pułapie zaczęły wypełniać najcięższe przeciwlotnicze karabiny maszynowe oraz małokalibrowe szybkostrzelne armaty. Pod koniec lat 30. artylerię przeciwlotniczą wspierały coraz bardziej wyrafinowane środki wykrywania i kierowania ogniem oraz specjalistyczna amunicja. Ale samolotów było coraz więcej, a do ich niszczenia potrzebne było coraz więcej luf wystrzeliwujących coraz większe ilości pocisków. Dlatego w nadchodzącej wojnie decydująca okazała się możliwość dostarczenia nowoczesnej broni w masowej skali. Każde uproszczenie produkcji, które umożliwiało szybsze i tańsze wysłanie na front większej ilości skutecznych rozwiązań, przechylało szale zwycięstwa. Podobnie jak w większości krajów europejskich, obrona przeciwlotnicza w Wielkiej Brytanii do połowy lat 30. tkwiła technicznie w rozwiązaniach rodem z I wojny światowej. Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero kilka lat przed kolejną wojną. Do ochrony nieba na wysokim pułapie zaczęto wprowadzać bardzo dobre armaty kalibru 3,7 cala, czyli 94 mm, które zastępowały pierwszowojenne trzy calówki. Ochronę na średnich wysokościach miały zapewnić jedne z najlepszych w swojej kategorii 40-milimetrowe szwedzkie armaty przeciwlotnicze Bofors. Decyzja, co wzmocni obronę na niskim pułapie, zapewnianą dotychczas przez karabiny maszynowe Lewis i Bren, była bardziej złożona. W przeciwieństwie do innych narodów, Brytyjczycy nie postrzegali artylerii małokalibrowej jako ważnego elementu obrony przeciwlotniczej. Większa szybkostrzelność i manewrowość zdaniem Brytyjczyków nie rekompensowała zbyt małej siły rażenia do radzenia sobie z nowoczesnymi samolotami. W 1938 roku Królewskie Siły Powietrzne wykonały testy, w wyniku których stwierdzono, że do zniszczenia skrzydła nowoczesnego samolotu potrzeba około 4 uncji cyklonitu. W jednym pocisku 40-milimetrowej armaty Bofors było około 2 uncje cyklonitu, podczas gdy w pocisku o kalibrze 20 mm niemal pięciokrotnie mniej. Analizy testowych uszkodzeń pokazały, że amunicja 20-milimetrowa generalnie powodowała poważne uszkodzenia tylko wtedy, gdy trafiała w ważny obszar, taki jak elementy sterujące lub zbiorniki paliwa, podczas gdy jedno lub dwa trafienia z Boforsa eliminowało samolot z walki. Jednak nawet uniwersalny Bofors z racji na rozmiary, masę, szybkość reakcji czy choćby cenę nie mógł zaspokoić wszystkich potrzeb.
Poza obroną przeciwlotniczą wojska i obiektów na lądzie, nowa, lekka broń niezbędna była też marynarce wojennej, poszukującej uzbrojenia dla lekkich jednostek, a także flocie handlowej oraz lotnictwu, które potrzebowało nowej broni pokładowej. W kategorii małokalibrowych armat automatycznych w Europie prym wiodły wówczas konstrukcje dwóch firm – szwajcarskiej Oerlikon oraz hiszpańsko-francuskiej Hispano-Suiza. Broń kalibru 20 mm oferowana przez te firmy wywodziła się z pierwszowojennej armaty skonstruowanej w Niemczech przez Reinolda Beckera. Szwajcarzy stworzyli uniwersalną broń, która kosztem większej masy i mniejszej szybkostrzelności była przystosowana do użycia w roli broni przeciwlotniczej lub przeciwpancernej. Natomiast produkująca silniki lotnicze Hispano-Suiza stworzyła broń znacznie lżejszą i o większej szybkostrzelności, ale też o większym stopniu skomplikowania, przeznaczoną do instalacji między cylindrami silnika i strzelającą przez wał śmigła samolotu. 20-milimetrową armatę automatyczną Hispano-Suiza od początku konstruowano jako uzbrojenie pokładowe. Lepiej więc nadawało się do zastosowania jako nowe uzbrojenie samolotów RAF. Opracowanie zasilania taśmowego zamiast bębnowych 60-nabojowych magazynków umożliwiło instalowanie tego uzbrojenia w skrzydłach. Do 1943 roku samoloty myśliwskie RAF-u przezbrojone zostały w armaty automatyczne 20 mm. Początkowo uzupełniano je karabinami maszynowymi, ponieważ wystające poza obrys skrzydeł lufy armat miały tendencję do zamarzania na dużych wysokościach. Armatą Hispano-Suiza zainteresowała się także Royal Navy. Jednak przeprowadzone testy porównawcze konstrukcji Hispano-Suiza i Oerlikon przyniosły rozczarowanie. Armaty przeciwlotnicze Hispano-Suiza nie sprawdzały się w warunkach morskich. Początkowo odrzucono również Oerlikona. Jednak po wprowadzeniu przez firmę poprawek, broń, która mogła być obsługiwana i konserwowana nawet przez niewykwalifikowany wojskowo personel, np. rybaków czy marynarzy statków handlowych, spełniła wymogi Royal Navy. Oerlikony przyjął też RAF jako broń przeciwlotniczą do osłony baz, lotnisk i składów. W ten sposób na uzbrojenie sił zbrojnych Wielkiej Brytanii weszły dwa działające na innej zasadzie modele broni o kalibrze 20 mm, zasilane różną, niewymienną między sobą amunicją, co okaże się istotne w dalszej części historii. Opóźnienia, a następnie atak Niemiec na Francję, sprawiły, że produkcja pierwszych armat Oerlikon dla Royal Navy ruszyła pod koniec 1940 roku. Tymczasem Niemcy za wszelką cenę usiłowali odciąć Wielką Brytanię od zasobów niezbędnych do przetrwania i prowadzenia wojny. Możliwości i wymogi dotyczące produkcji wszystkich typów uzbrojenia radykalnie zmieniły się po rozpoczęciu blokady morskich szlaków komunikacyjnych. Każdy model uzbrojenia starano się wyprodukować jak najszybciej i tak, aby zużyć jak najmniej trudno dostępnych zasobów. Wielka Brytania produkowała potrzebne armaty, ponosząc przy tym wysokie koszty, ponieważ w swojej podstawowej wersji Oerlikon był wysoce materiało i czasochłonny. Każdy egzemplarz wymagał ręcznej obróbki, aby dopasować do siebie różne elementy. A produkcja poszczególnych części była pracochłonna i powodowała duże zużycie surowców. Przykładowo, wykonanie osłony sprężyny głównej wymagało zużycia nieco ponad 25 kg stali, z czego po obróbce uzyskiwano część ważącą zaledwie 2,7 kg. Było to całkowicie nieakceptowalne w czasach drastycznego niedoboru każdego surowca. Sytuacja wymagała pilnej zmiany. I tu zaczyna się właściwa historia Polstena. W Polsce artylerię przeciwlotniczą krótkiego i średniego zasięgu zamierzano oprzeć o nowoczesne konstrukcje 20 i 40 mm, w tym produkowane na licencji znakomite armaty Bofors oraz zaprojektowany przez inżyniera Bolesława Jurka najcięższy karabin maszynowy wzór 38 z warszawskiej fabryki karabinów.
Broń ta, od podstaw zaprojektowana w Polsce po odrzuceniu w testach porównawczych zachodnich konstrukcji, w tym Oerlikona, działała na innej zasadzie niż broń szwajcarska i nie miała z nią żadnego konstrukcyjnego podobieństwa poza kalibrem. Dlatego nieprawdziwa jest legenda, że geneza Polstena wywodzi się z dokumentacji wywiezionej z Polski po niemieckim ataku. Przy tych dwóch polskich konstrukcjach pracowały inne zespoły specjalistów, w tym inni główni konstruktorzy, choć obydwaj związani z fabryką karabinów w Warszawie. Legenda dotycząca dokumentacji może mieć korzenie w polsko-brytyjskiej współpracy przy produkcji 40-mm armaty Bofors. Pierwsze Boforsy do Wielkiej Brytanii tuż przed wybuchem wojny dostarczyła Polska, posiadająca licencję na ich produkcję. Po ewakuacji kluczowego personelu zakładów zbrojeniowych z Polski zaatakowanej przez Niemców i Sowietów do Wielkiej Brytanii trafili między innymi inżynierowie odpowiedzialni za produkcję dział Boforsa. Na prośbę Brytyjczyków odtworzyli oni około 3000 stron dokumentacji i rysunków technicznych, dzięki czemu już w połowie 1941 roku udało się uruchomić produkcję licencyjną tych dział. Ale wróćmy do Polstena. Wśród setek polskich inżynierów w ewidencji utworzonego w listopadzie 1940 roku Wojskowego Instytutu Technicznego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie znaleźli się również najlepsi konstruktorzy broni strzeleckiej. Kierowani oni byli między innymi do pracy w ośrodkach badawczych, biurach konstrukcyjnych i zakładach zbrojeniowych pracujących na rzecz aliantów. Wśród nich znalazł się również były konstruktor fabryki karabinów w Warszawie, podporucznik inżynier Jerzy Podsędkowski. Został on oddelegowany do pracy w Biurze Konstrukcji Broni Mało- i Średniokalibrowej w Armament Design Department w Czeskand. Zespół pod jego kierownictwem zajął się przekonstruowaniem automatycznej armaty Oerlikon tak, aby przystosować ją do taniej i szybkiej produkcji seryjnej przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych parametrów użytkowych. W efekcie uzyskano broń znacznie prostszą i lżejszą, w której wprowadzono szereg ulepszeń technologicznych. Zmniejszyły one o połowę ilość operacji produkcyjnych z ponad 1000 do około 600. Armata Oerlikon składała się z 250 części, podczas gdy polska konstrukcja posiadała ich tylko 119. W dodatku można je było wytworzyć przy znacznie mniejszym zużyciu materiału. Co ważne, nie miało to wpływu na obniżenie funkcjonalności czy skuteczności armaty. Produkcja była pięciokrotnie tańsza od Oerlikona, który kosztował około 350 funtów. Nowa, oferująca te same możliwości broń inżyniera Podsędkowskiego, kosztowała zaledwie 60-70 funtów. Z uwagi na małą poręczność standardowych magazynków bębnowych, z których każdy po naładowaniu ważył prawie 29 kg, inżynier Podsędkowski skonstruował czterorzędowe magazynki pudełkowe o pojemności 30 nabojów, które można było, w zależności od potrzeb, stosować wymiennie z dotychczasowymi. Broń po testach natychmiast skierowano do produkcji seryjnej. Wyrazem uznania dla polskiego zespołu było zaproponowanie przez kierownictwo ośrodka w Czeskand nazwy, która honorowałaby polski rodowód nowej broni. Szczegółów dowiadujemy się z poufnego listu szefa Wojskowego Instytutu Technicznego, pułkownika inżyniera Stanisława Witkowskiego, do pułkownika de Landona z brytyjskiego Ministerstwa Zaopatrzenia z 2 września 1942 roku. Polacy wyrażają w nim wdzięczność za zaproponowaną przez Anglików nazwę, jednocześnie wskazując, że zawiera ona przy okazji akronimy twórców innej znanej broni, przy której powstaniu Polacy nie brali udziału. Dlatego pułkownik Witkowski proponuje użycie nazwy Warsaw.
Jednak najwyraźniej propozycja ośrodka w Czeschant bardziej spodobała się w ministerstwie, ponieważ ostatecznie nowej broni nadano nazwę Polsten. Polsten został przyjęty do uzbrojenia w Wielkiej Brytanii w styczniu 1944 roku w różnych konfiguracjach i na różnych nośnikach. Masową produkcję podjęły również fabryki w Kanadzie i Australii. Zapotrzebowanie na tego typu broń było olbrzymie. W samej marynarce wojennej i na ochranianych przez nią statkach cywilnych potrzebne było tysiące lekkich armat automatycznych, które mogłyby nie tylko zapewnić podstawową ochronę przeciwlotniczą, ale też uchronić przed atakami ubotów, które często niszczyły bezbronne statki ogniem dział pokładowych po wynurzeniu, aby oszczędzić torpedy. Armata automatyczna 20 mm była na morzu o wiele skuteczniejsza od amerykańskich Browningów 12,7 mm oraz będących ich następcami armat 27,9 mm. Te pierwsze posiadały zbyt małą donośność i siłę rażenia do walki na morzu. Te drugie okazały się zbyt skomplikowane dla marynarzy z poboru, a przez to bardzo zawodne w walce. Amerykanie oceniali, że jedna armata automatyczna 20 mm jest odpowiednikiem trzech karabinów maszynowych 12,7 mm. Dlatego armaty kalibru 20 mm były bardzo pożądaną bronią w marynarkach wojennych aliantów. Według danych amerykańskiej marynarki wojennej odpowiadały one za zniszczenie 1/3 wszystkich japońskich samolotów zestrzelonych przez US Navy do września 1944 roku. Dopiero pod koniec 1944 roku stwierdzono, że pociski tego kalibru nie są w stanie powstrzymać japońskich pilotów samobójców kamikadze przed rozbiciem samolotu o okręt. Dlatego Amerykanie pod koniec wojny zwiększali ilość luf w zestawach przeciwlotniczych lub tam, gdzie to było możliwe, zastępowali armaty 20-mm potężniejszymi, 40-mm Boforsami. Ale była to specyficzna sytuacja, a ważące nawet w najlżejszej wersji kilkaset kilogramów i obsługiwane przez co najmniej 6 artylerzystów Boforsy można było instalować tylko na odpowiednio dużych jednostkach. Tymczasem tysiące mniejszych jednostek pływających wciąż korzystało z ochrony szybkostrzelnych 20-mm armat automatycznych. Można było je zainstalować niemal wszędzie, nawet na łodziach rybackich, a do obsługi w razie potrzeby wystarczyły 1-2 osoby. Ewakuacja brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego w Dunkierce po klęsce Francji latem 1940 roku była jedną z pierwszych operacji II wojny w Europie Zachodniej, która uwydatniła potrzebę posiadania dużej liczby broni automatycznej, małego kalibru, osłaniającej oddziały wojskowe przed atakami lotniczymi na niskim pułapie. 40-mm Bofors był jednym z najlepszych dział przeciwlotniczych II wojny światowej. Była to doskonała broń na średnim pułapie, ale praktyka dowodziła, że na pułapie poniżej 700 metrów jego szybkostrzelność była niewystarczająca, co sprawiało, że szansa trafienia celu bardzo malała. Najlepszą ochroną samolotów przed Boforsami było przeprowadzanie ataków na małej wysokości. I taką właśnie taktykę stosowali Niemcy. Chyba że dolnego pułapu broniły szybkostrzelne armaty małego kalibru. Analiza walk między innymi w Afryce wskazała, że niezwykle groźne bombowce nurkujące U-87 traktowały z dużą ostrożnością cele chronione przez szybkostrzelne działa małego kalibru. Skuteczność ataków była wówczas znacznie niższa, ponieważ piloci obawiali się wykonywać długich lotów nurkowych, z których znane były sztukasy. Samoloty operowały na wyższym pułapie, a loty nurkujące były znacznie płytsze i kończyły się dużo wyżej nad celem, przez co bombardowania nie były precyzyjne. Obecność towarzyszących oddziałom zestawów przeciwlotniczych, które były w stanie niemal z marszu otworzyć ogień do wykrytego nieprzyjaciela, wpływała także bardzo dobrze na morale żołnierzy. Te doświadczenia sprawiły, że jednostki wojsk lądowych aliantów były w coraz większym stopniu nasycane bronią 20 mm w wielu odmianach, zależnych od rodzaju wojsk i sposobu ich działania.
Bliskie wsparcie przeciwlotnicze pojazdów pancernych wymagało, aby zestaw przeciwlotniczy poruszał się wraz z ochranianymi pojazdami i był gotowy do szybkiego otwarcia ognia. Walki na Krecie i w Afryce pokazały, że Niemcy celowo wyszukiwali i atakowali pozycje broni przeciwlotniczej. Dlatego w miarę możliwości postulowano jej opancerzenie. Jednym z pierwszych skutecznych rozwiązań tego typu był przeciwlotniczy czołg Centaur z wieżą Crusader 3 Mark II i z armatami Orlikon oraz Mark III z armatami Polsten. Sprzęt ten wykorzystano dla zapewnienia wsparcia przeciwlotniczego oddziałom lądującym na plażach Normandii. Odpowiedzią na zwiększanie prędkości samolotów oraz stopnia ich ochrony w przypadku broni o mniejszym kalibrze było zwiększenie liczby wystrzeliwanych pocisków. Najprościej można było to zrobić zwiększając liczbę luf. Aby ułatwić zmianę stanowiska i możliwość towarzyszenia w marszu innym pojazdom, instalowano je na samobieżnym kołowym lub gąsienicowym podwoziu. Odzwierciedleniem tej koncepcji jest trzylufowy wariant Polstena. Tuż przed operacją Overlord otrzymał je na wyposażenie brytyjski 93. Lekki Pułk Przeciwlotniczy, któremu powierzono specjalne zadanie szturmowe podczas pierwszej fali operacji desantowej w Normandii. Dowództwo alianckie uznało, że na początku operacji lądujące oddziały będą zagrożone przez niemieckie samoloty atakujące na niskim pułapie. Dlatego pododdziały przeciwlotnicze musiały lądować w pierwszym rzucie. Aby było to wykonalne, musiały one zostać wyposażone w lekką, mobilną broń o stosunkowo dużej sile ognia. Każdy dywizjon składał się z 18 potrójnych armat Polsten, z czego połowa zainstalowana została na podwoziach czołgu Crusader, a pozostałe holowane były na lawetach. Polska konstrukcja znakomicie sprawdziła się w tej roli. Po przedarciu się przez silnie bronione plaże, w trzecim dniu inwazji potrójne działa Polsten wsparły pod oddział armat Bofors, broniący mostów w Bénéville, zajętych wcześniej przez 6. Dywizję Powietrzno-Desantową. Przez mosty te przebiegała jedyna trasa natarcia na wschód dla sił brytyjskich lądujących na plaży Sword. Był to również rejon kluczowy dla osłony rejonów zrzutu i zapewnienia powodzenia wszystkich brytyjsko-kanadyjskich desantów spadochronowych w Normandii. 9 czerwca mosty zostały zaatakowane przez 13 samolotów Luftwaffe, ale w obliczu intensywnego ognia przeciwlotniczego, Boforsów i Polstenów, atak został odparty. Po przełamaniu niemieckiej obrony i wyzwoleniu większości Europy Zachodniej, Polsteny odegrały istotną rolę w operacji Plunder, czyli przekroczeniu przez aliantów rzeki Ren, gdyż jako jedyne działa przeciwlotnicze mogły zostać przerzucone standardowymi środkami przeprawowymi wraz ze szturmującą piechotą. Tym razem broń z holowanych podwozi przeniesiono na takie jak ta ciężarówki Ford. Kiedy lotnictwo niemieckie przestało już być zagrożeniem, Polsteny wycofane zostały do obrony belgijskich miast przed latającymi bombami V1, ale o tym za chwilę. Jedną z najciekawszych wersji Polstena wyprodukowano w Kanadzie, w firmie John Inglis Company z Toronto. Był to system oparty na hydraulicznie sterowanej wieży z 4 armatami. John Inglis Company była w trakcie projektowania własnej armaty 20 mm, która w liczbie 4 sztuk miała być instalowana w hydraulicznie sterowanej opancerzonej wieży holowanej za pojazdem lub montowana na podwoziu 6x6 o zwiększonej mobilności. Strzelec, zabezpieczony przed ogniem z broni ręcznej, kierował za pomocą drążka sterowniczego zarówno szybkim obrotem, jak i podnoszeniem i strzelaniem z 2 lub 4 armat równocześnie. Kanadyjska konstrukcja była gotowa do wprowadzenia na uzbrojenie już w styczniu 1944 roku, kiedy fabryka
otrzymała informację, że w celu uproszczenia logistyki cała 21. Grupa Armii przechodzi na używanie wyłącznie armat Polsten. Zmiana uzbrojenia zajęła firmie kilka miesięcy. Oddziały alianckie otrzymały około 500 wież z poczwórnymi Polstenami, z czego około 250 zainstalowano na wzmocnionych podwoziach Fordów F-60S, posiadających specjalne schowki na amunicję. 60 takich pojazdów trafiło na wyposażenie brytyjskich pułków przeciwlotniczych walczących w Europie. Jednak z uwagi na to, że rozbita Luftwaffe przestawała stanowić zagrożenie dla wojsk inwazyjnych, wyspecjalizowane Polsteny wykorzystano do zwalczania tysięcy pocisków V1, które w ostatniej fazie wojny były intensywnie używane przez Niemców. Pierwsze ataki pocisków V1 na Wielką Brytanię nastąpiły tydzień po lądowaniu aliantów w Normandii. Gdyby niemiecki program rakietowy nie został spowolniony z bombardowaniem rok wcześniej tajnego ośrodka i fabryki w Peneminde, dzięki informacjom dostarczonym przez Armię Krajową, być może ataki tysięcy pocisków wpłynęłyby na operację Overlord i przebieg wojny w Europie. Ale na to było już za późno. Cała niszczycielska potęga została skierowana na Londyn i ważne cele na terenie Wielkiej Brytanii, aby złamać wolę walki Brytyjczyków. Pomimo, że podstawą alianckiej obrony przeciwrakietowej była wspierana radarami i pierwszymi zautomatyzowanymi urządzeniami do kierowania ogniem artyleria, złożona z amerykańskich i brytyjskich dział kalibru 90 i 94 mm oraz najszybsze samoloty myśliwskie, skuteczne zabezpieczenie niskiego pułapu było niezbędne. W przypadku V1 nie istniał przewidywalny, stały pułap i stała prędkość lotu, co sprawiało, że do zwalczania każdego pocisku należało podchodzić indywidualnie. Większość pocisków leciała na wysokościach pomiędzy 300 a 1200 metrów z prędkością od 400 do ponad 600 km na godzinę. Wszystko, co leciało poniżej 700 metrów, znajdowało się na pułapie bardzo niewygodnym lub wręcz nieosiągalnym dla armat średniego i dużego kalibru, ale mieściło się w zasięgu rażenia Polstenów. Najlepiej w tego typu działaniach sprawdzały się właśnie poczwórnie sprzężone armaty, zabudowane w jednoosobowych wieżach, do których zespół ładowniczych uzupełniał z zewnątrz amunicję. Działonowy, dzięki hydraulicznemu sterowaniu, szybkim obrotem wieży napędzanej silnikiem benzynowym, mógł bardzo szybko reagować i otwierać ogień. Po rozpoczęciu niemieckiej ofensywy w Ardenach uderzenia rakietowe skoncentrowały się na belgijskich miastach, takich jak Antwerpia, dysponująca jednym z największych portów w Europie, czy Liège, będące głównym ośrodkiem logistycznym armii amerykańskiej. Do końca marca 1945 roku na samą Antwerpię spadło ponad 1700 rakiet V2 oraz ponad 2200 pocisków V1, z których każdy posiadał głowicę przenoszącą 850 kg materiału wybuchowego. Do obrony miast przed atakami pocisków V1 skierowano także pododdziały przeciwlotnicze wyposażone w wielolufowe, szybkostrzelne armaty automatyczne Polsten. Wśród jednostek, które doceniły zalety Polstena, były także jednostki spadochronowe. Jedną z wersji tej broni opracowano specjalnie dla oddziałów powietrzno-desantowych, które potrzebowały wsparcia ogniowego po lądowaniu na terenie wroga. W takim jak ten szybowcu Horsa mieścił się jeden jeep holujący Polstena z załogą i zapasem amunicji. Armata przeciwlotnicza Polsten 20 mm numer 2 Mark II. Była dość unikatową konstrukcją wykorzystaną przez brytyjską pierwszą dywizję powietrzno-desantową podczas operacji Market Garden. Dwie takie armaty zostały przerzucone szybowcami w rejon Arnhem w ramach pierwszego rzutu operacji desantowej. Sekcja przeciwlotnicza składała się z dwóch dział, z których każde było holowane przez jeepa.
podstawowym zadaniem było zapewnienie osłony przeciwlotniczej lądującym spadochroniarzom. Z uwagi na wysoką szybkostrzelność znakomicie sprawdziły się również w walce z niemiecką piechotą i lekkimi pojazdami. Choć podyktowany wymogami desantowania, brak ciężkiej pancernej osłony narażał obsługę armaty na ostrzał z broni ręcznej. Główną zaletą Polstena była prostota i lekkość przy jednoczesnym zachowaniu dużych możliwości ogniowych. Sprawdźmy, jak jego obsługa wyglądała w praktyce. Dla wojsk powietrzno-desantowych przygotowywano także wariant armaty umożliwiający zrzut ze spadochronem. Dokumentacja Wojskowego Instytutu Technicznego Polskich Sił Zbrojnych dotycząca prób takiego modelu Polstena znalazła się w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum imienia generała Sikorskiego w Wielkiej Brytanii. Kolejnym sposobem wykorzystania Polstena, który dla odmiany oferował bardzo dobrą ochronę załodze, był kanadyjski czołg przeciwlotniczy Skink, czyli Scynka. Zaprojektowany, aby zapewnić obronę przeciwlotniczą czołgów i oddziałów szturmowych na pierwszej linii. Osadzona na podwoziu kanadyjskiej wersji czołgu M4A1 Sherman, nazwanej Grizzly, wieża uzbrojona w poczwórnie sprzężone armaty przeciwlotnicze Polsten, mogła obracać się z prędkością do 65 stopni na sekundę i, co było kluczowe dla szybkiej reakcji, przyspieszać od spoczynku do 60 stopni w ciągu 2 sekund. Podnoszenie dział było również wspomagane hydraulicznie, dzięki czemu w pionie mogły poruszać się w zakresie od minus 5 do plus 80 stopni z prędkością do 45 stopni na sekundę. Działonowy kontrolował obrót i podnoszenie za pomocą drążka sterowniczego. Początkowo planowano zbudować około 300 czołgów przeciwlotniczych Skink dla armii kanadyjskiej i brytyjskiej. Jednak wojna już dobiegała końca. Ze względu na całkowitą dominację aliantów w powietrzu w Europie północno-zachodniej, żadna Scynka nie wzięła udziału w walkach z samolotami, ale została użyta do zwalczania celów naziemnych. Małokalibrowa broń przeciwlotnicza była niezwykle skuteczna w walce z piechotą. W Normandii żołnierzom polskiej pierwszej dywizji pancernej zdarzało się wykorzystywać czołgi przeciwlotnicze Crusader Mark II i Mark III do ostrzeliwania celów naziemnych i zgrupowań piechoty. W podobny sposób Kanadyjczycy używali Scynki przeciwko umocnionej piechocie i snajperom. Seria 30 pocisków wystrzelonych w ciągu sekundy była niesamowitym widokiem. Według relacji w jednym przypadku taka seria spowodowała, że oddział niemieckiej piechoty liczący 45 żołnierzy poddał się. Czołgistom spodobał się Skink. Kanadyjczycy chcieli wyposażyć każdy pułk w 6 maszyn tego typu, ale produkcję wstrzymano, ponieważ wojna się skończyła. Jedynym celem wykorzystania tego czołgu na kontynencie było zbieranie doświadczeń do dalszego rozwoju armat automatycznych kaliber 20 mm. A po czołgu Skink pozostało do dzisiaj jedynie kilka wież specjalnie zaprojektowanych dla armat Polsten. Być może na bazie tych doświadczeń pierwsze wersje czołgów Centurion z początku 1945 roku posiadały armatę Polsten zamontowaną w wieży obok uzbrojenia głównego. Później zastąpiono ją karabinem maszynowym mniejszego kalibru, ale jest to kolejny przykład uniwersalności i renomy tej broni.
Polsten był opracowanym w warunkach wojennych polskim wariantem 20-mm armaty automatycznej Oerlikon. Broni wyprodukowanej w większej liczbie niż jakakolwiek inna broń przeciwlotnicza z okresu II wojny światowej. Polstenów powstało ponad 50 tysięcy. Były one używane przez aliantów na wielu frontach II wojny światowej. Służyły na lądzie i morzu, w największych armiach Europy oraz w Kanadzie i Australii przez wiele lat, także po wojnie. W służbie brytyjskiej Polsten pozostawał do końca lat 50. XX wieku. Sukces i wojenna renoma Polstena opierały się na bardzo praktycznym przeprojektowaniu istniejącego już uzbrojenia, dopasowującego go do wymogów czasu wojny. Polsten był efektem udoskonalenia broni poprzez konstrukcyjne i technologiczne uproszczenie, umożliwiające szybkie wyposażenie w nią wielu żołnierzy. Idea, którą kierował się zespół inżyniera Jerzego Podsędkowskiego, doskonale wpisywała się w strategię prowadzącą do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej.